Ta Ewangelia jest bardzo dziwna. Jest i bardzo dziwna, bardzo trudna i zresztą jak każde Słowo Boże, do końca prawdziwa. Bo przyszedł do swojego rodzinnego miasta, a więc do tych, którzy go powinni znać, cieszyć się nim, szanować, a oni o nim powątpiewali. Chrzest. Przez chrzest żeśmy zostali włączeni w Jezusa. Chrzest uczynił nas dziećmi Boga i zapewnił nam miejsce w domu Ojca, a więc jesteśmy bliscy. By można było w jakiejś wielkiej przenośni powiedzieć, jesteśmy krewnymi Jezusa. Jesteśmy w Jego mieście przez chrzest. I powątpiewamy o Nim ciągle. Tak jak tamci. Bo jakiż to jest Jezus, który pozwala, że tyle jest kłopotów na świecie? Bo tylko powątpiewamy. Jakiż to jest Jezus, jeżeli ja chcę się koniecznie czegoś nauczyć, dowiedzieć, o to się modlę i nagle nie otrzymuję. Jakiś to jest Jezus, gdy ja chcę być moderatorem, animatorem, możliwie najlepszym, a tak jakoś trudno mi się pracuje ze wspólnotą i po prostu w tej wspólnocie być. Bardzo często powątpiewamy o Jezusie, mimo że przez chrzest staliśmy się bardzo mu bliscy, właściwie można powiedzieć jak krewni. I też jest reakcja Jezusa, który się dziwił. Dziwił się ich niedowiarstwu. I pewnie patrząc na mnie, patrząc na ciebie, gdy jesteśmy razem tu, we wspólnocie, sprawujemy Eucharystię, może się dziwi naszemu niedowiarstwu. Może chciałby nam zarzucić właśnie ten sam zarzut. Dlaczego? Dlaczego tak mało mi ufacie? Dlaczego nie chcecie do końca mnie przyjąć jako Pana i Zbawiciela? Czego wy się obawiacie? Obawiacie się krzyża? Przecież ja zwyciężyłem śmierć. Obawiacie się bezinteresownej agapy? Przecież ja jestem miłością. Czego wy się obawiacie? Dlaczego o mnie wątpicie? Dlaczego mnie nie ufacie? Dlaczego gdzieś mnie zostawiacie z Bogiem? I widzicie, może właśnie dlatego, że jest tyle w nas niedowiarstwa. Tyle w nas jest znaków zapytania. Jak się z Jezusem spotkać? Jak się do Niego modlić? Czy jak Go w ogóle realizować w życiu? Może dlatego jest tak mało znaków. Niewielu tam uzdrowił. Tylko na kilku położył ręce, jak pisze Ewangelista, i ich uzdrowił. Właśnie dlatego, że niedowiarstwo. Zobaczmy. Animator to jest człowiek zawierzenia Jezusowi. To jest ten człowiek, który realizuje swój chrzest i staje się coraz bliższy Jezusowi, aż do granic, powiedzmy, pokrewieństwa. Animator to jest ten człowiek, który staje na czele swojej małej grupy, podstawowej grupy i mówi, ja jestem pasterzem. I popatrz, ci ludzie muszą ci zawierzyć, że ich będziesz prowadzić dobrą drogą, że dotykając ich sumień, kształtując ich wewnętrzną osobowość wiary, że ty czynisz to wszystko jak najlepiej, a ty jesteś człowiekiem niedowierzenia. Jezus patrzy się na ciebie i mówi, wybrałem cię, ukochałem cię, dałem ci wszystkie znaki, charyzmaty, które są potrzebne, by być dobrym animatorem, by być dobrym pasterzem, a ty mnie nie dowierzasz, bo ciągle coś wydaje ci się, że jest nie tak, że nie do końca jeszcze możesz być człowiekiem sprawdzonym. Myślę dalej, tu jest potrzebne świadectwo. Autor do Hebrajczyków wyraźnie mówi, jeszcze nie musieliście aż tak daleko świadczyć, żeby trzeba było wylać krew, a więc żeby było męczeństwo. A przecież świadectwo to nie chodzi tylko o męczeństwo krwi, oddania życia. Świadectwo to jest każda godzina życia z Jezusem. Każda godzina. To jest cały ciągły czas poświęcony właśnie Jemu, dla Niego. I wtedy, gdy uczestnicy Twojej grupy zobaczą, że Ty jesteś człowiekiem zawierzenia, że nie jesteś niedowiarki, ale że jesteś człowiekiem zawierzenia, wtedy w ich sercach zacznie się budzić wiara. Wiara, która będzie wiarą żywą, będzie potem wiarą ogarniającą całego człowieka, ale na czele gdzieś tej grupy musi stanąć ty. Owszem, przychodzi czas, że zostawiasz, że oni muszą iść dalej sami. Tak jak był czas, że Jezus zostawił apostołów, nauczył ich wszystkiego. Był dla nich świadectwem. On ich nauczył wierzyć i zawierzać i Jemu, i przez Niego Ojcu. Zobacz, przychodzi taki moment, że człowiek musi zostawić tych, których być może bardzo ukochał, których prowadził, ale ty musisz mieć pewność, że oni dalej pójdą drogą prawdziwą, że otrzymali od ciebie żywe słowo, żywą naukę, prawdziwą naukę, nie taką, którą ty sobie wymyśliłeś, albo nie Ewangelię zmodyfikowaną przez ciebie, ewentualnie naukę Kościoła uproszczoną, bo tak ci wygodniej żyć, że dałaś im zdrowy pokarm. Paweł powie mleko, zdrowy pokarm słowa, zdrowy pokarm wiary i zdrowy pokarm nauki Kościoła. I zobacz, wtedy nie będzie tej sytuacji z Ewangelii, gdzie nie dowierzali, bo był dla nich zbyt prosty, bo był tylko cieśmą, prawda?
bo znali jego braci, jego siostry, jego rodzinę. Nie dowierzali im, bo nie przyszedł do nich z jakąś wielką mocą, z kijem, z batem. Nie przyszedł na czele wielkiego wojska. Przyszedł tak normalnie, z 12 rybakami. Przyszedł do nich, by pobyć wśród swoich. A oni mu nie dowierzali, bo był zbyt prosty. Będzie inaczej. Gdy będziesz pełnym człowiekiem wiary, to ci zawierzą. Zawierzą ci, bo ty im pokażesz Chrystusa ukrzyżowanego. To jest bardzo trudne. Uwierzą ci, bo ty im dasz pokarm taki, który ich doprowadzi do domu Ojca. Czy zdajecie sobie sprawę, jakżeż jest trudno potem wyprostować człowieka, który został źle na początku formowany. Gdzie źle został położony fundament wiary i modlitwy. Takiego człowieka już się właściwie prawie nie wyprostuje. On już gdzieś tak zostanie zgnieciony, stłamszony. A to jest twoja wina. To jest twoja wina. Gdy się dzisiaj nieraz mówi, że wspólnota Azowe dziwaczeją, to jest wina animatorów. Gdy się mówi, że jakaś liturgia nie wiadomo jaka, wina animatorów. Że jakieś poglądy na życie, wina animatorów. Wy stajecie przed Panem Bogiem w pełnej odpowiedzialności, z pełną wiarą. Nie możesz Jezusa uważać za zbyt prostego, no bo na krzyżu zginął, a nie zwyciężył Piłata. Za zbyt prostego, no bo dał się tak strasznie ubiczować, męczyć. Nie możesz uważać Jezusa za zbyt prostego, bo nie zbudował miasta, pałacu, tylko chodził od domu do domu i jeszcze się żali, że on domu w ogóle nie ma. A lisy mają nory, ptaki mają gniazda, on nawet domu nie ma. Nie możesz Jezusa uważać za zbyt prostego, bo gdzie on jest? No, w Eucharystii tylko jakiś kawałek chleba? To jest niedowiarstwo. On jest Bogiem. Jest Panem całego świata. Jest naszym Zbawicielem. I w to trzeba mocno wierzyć. I taką żywą wiarę przekazywać. Wtedy Jezus nie zadziwi się nam. Nie powie, że jesteś niedowiarkami. Wtedy Jezus nie będzie tak, że nie będzie mógł uczynić znaków. Nasza wiara otworzy serca, rozjaśni umysły i pokaże prawdziwy sens życia.